Witam Was bardzo serdecznie. Tak się zastanawialiśmy przez chwilkę z jednym tutaj znajomym, czy ta pogoda zniechęci, czy też, no jak widzę, zagoni, bo na zewnątrz pada, to rozumiem, że taki jest powód Waszej frekwencji tutaj. Witam Was serdecznie. Dla tych, którzy nie mieli okazji jakby brać udziału do tej pory w jakichś tam wykładach, które tutaj miałem okazję prowadzić. Jestem Marek Kaszmarczyk. Od szeregu lat razem tutaj z Krzysiem współpracujemy i w ramach Szkoły Biblijnej Ośrodka Berea razem uskuteczniamy różne wykłady. No i dzisiaj rozpoczniemy kolejny taki wykład. Kolejny wykład z cyklu Praktyczny Wykład Nowego Testamentu. Ten cykl, jak sama nazwa mówi, ma nas jakoś skupić na praktycznym wymiarze księgi, która jest właśnie analizowana, omawiana. Widzę, że mamy jakieś drobne problemy. Spróbujemy jeszcze raz. Przepraszam bardzo mocniej. Na razie zrobimy to tak. Ok. Aha. Dobrze. Teraz spróbujemy zrobić tak. Ok. Teraz chyba będzie dobrze. No. Czy moc będzie z nami? Tak. Prawie. No właśnie. Coś tu jeszcze mu się zajączkuje. Przepraszam was najmocniej. Pierwszy raz nam się takie rzeczy dzieją. No. Okej. Format nie zgadza nam się. Dół jest odcięty. Dobra. Dół i góra właściwie. Tak. Mhm. Dobrze. Okej. Więc mamy się zmierzyć z listem do Rzymian. Tekst jest bardzo, bardzo szczególny. Bardzo ważny. I od zarania właściwie, jak dają świadectwo tego już starożytni komentatorzy, tekst uznawany za trudny. Żeby tego było mało, to te praktyczności listu do Rzymian będziemy starać się wyciągać w sposób dość nietypowy, czyli poprzez takie narzędzie, którego używamy tutaj dość często, a którym jest retoryka biblijna, czy hebrajska retoryka biblijna. To spowoduje, że dla części z Was te wykłady mogą się okazać dość takie trudne. Chociaż mam wrażenie, że to, ile się uda wyciągnąć z tych fragmentów listu do Rzymian, rozpatrywanych i przemyśliwanych właśnie z takiej perspektywy, okaże się dla Was czymś po prostu owocnym. Dobrze. Mieliśmy małe perturbacje, wszystko jest na swoich torach, to teraz muszę Was na początek bardzo przeprosić. Dzisiejsze spotkanie będzie krótsze, gdyż bliscy znajomi zaprosili nas na wesele. Stało się to już w momencie, kiedy po prostu nie bardzo mogliśmy jakoś coś zrobić z terminem tego wykładu. W związku z tym będę się musiał troszeczkę sprężyć. A w związku z tym sprężaniem niestety rozsypały mi się klocki, jakie miałem na ten dzisiejszy wykład i szczerze mówiąc jestem pełen niepokoju, co z tego wykładu wyjdzie. To znaczy też, że postaram się być bardzo zdyscyplinowany w tym, co mam do powiedzenia i daruję sobie pewne dodatkowe rzeczy, które przełożymy na kolejne wykłady. Postaram się dzisiaj po prostu być bardzo, bardzo skupionymi na kilku raptem rzeczach, które mam nadzieję zdążymy powiedzieć. Jeśli chodzi o ten nasz kurs,
to oczywiście on będzie opublikowany stopniowo na stronach Berei. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, tematy, jestem dostępny dla Was w kwestii tego kursu pod adresem e-mailowym m.kaczmarczyk@berea.edu.pl. Mam do Was prośbę, gdybyście potrzebowali się o coś zapytać, czuli, że to po prostu bądźcie wolni, pytajcie, zwracajcie się do mnie po imieniu, czyli per Marek. To nam wiele uprości. Mam też taką uwagę generalną. Będą to raczej wykłady, tak? Niestety to nie będą warsztaty. W związku z tym, kiedy poczuję, że pewna dyskusja nam się rozłazi albo rozrasta, wybaczcie, będę ucinał. Musimy iść po prostu troszeczkę dalej z materiałem. Mamy na ten cały list 2 semestry, więc mamy stosunkowo dużo czasu jak na warunki Berei. Ale ten list jest trudny i zanim dojdziemy do tekstu, to jeszcze troszeczkę czasu minie. I będzie na pewno o czym dyskutować. Dobrze. To może tyle. Jakie mamy kilka takich ustaleń wstępnych, pozwólcie, że powiem. Praktyczny wykład po prostu będzie starał się eksponować wymiar praktyczny, który jest, możemy wydobyć z tego listu do Rzymian. Tak? Przy czym tej praktyczności w żaden sposób nie należy traktować w sposób prosty, to znaczy coś takiego jak po prostu jak przykazania kazuistyczne, tak? Czyli jeżeli jest taki przypadek, zrób to, jeżeli jest tamten przypadek, to zrób tamto. Nie, Paweł należy do takich autorów Nowego Testamentu i w ogóle Biblii, którzy uważają, że przed dobrą praktyką dobrze sobie poukładać w głowie jest dobrze. Więc najpierw będzie starał się kształtować odpowiednio świadomość swoich odbiorców po to, aby oni ostatecznie we właściwy sposób reagowali w swoim życiu, we właściwy sposób toczyli swoje życie. I takie elementy praktyczne będziemy starać się wyciągać. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na to, że Paweł w liście do Rzymian dużo więcej przykłada miarę, dużo większą jakby wagę do wymiaru społeczności. Zwykliśmy rozpatrywać ten list w kategoriach jednostkowych ze względu na różne elementy nauczania, które się w tym liście pojawiają. Ale spróbujcie zacząć już go czytać z tą perspektywą zbiorową, bo kwestia społeczności chrześcijan w tym liście jest szalenie istotna dla Pawła. Dobrze. Przegląd księgi będzie miał charakter ograniczony z konieczności. Oczywiście nie ma takiej księgi, którą byśmy mogli opowiedzieć w 30 godzin. W Biblii przynajmniej. W związku z tym z konieczności będę się ograniczał, ale też muszę powiedzieć, że ponieważ moja perspektywa podejścia do tego listu jest dość odmienna od tego, co możecie znaleźć w literaturze czy na wykładach. Dlatego, aby zbliżyć się troszeczkę do mojego punktu widzenia, no będziemy musieli całkiem spory szereg fragmentów przedyskutować troszeczkę bliżej, bo inaczej nie poczujecie jakby siły tego spojrzenia na list do Rzymian. Dobrze. To, co będzie tutaj prezentowane, właściwie w literaturze nie istnieje, więc nie będziecie mogli się jakoś tutaj specjalnie wesprzeć materiałami skądinąd. Dobrze. Chciałbym Was przy okazji zachęcić, bo żyjemy w takim czasie, że jeszcze 30 lat temu sprawa wyglądała kompletnie inaczej. Mamy cały szereg narzędzi do tego, aby z listem do Rzymian sobie spokojnie jakoś dochodzić do własnego zdania, do własnego jakby oglądu, o czym Paweł do nas mówi. Chciałbym Was zachęcić. Macie pełny wybór przekładów, tłumaczeń wolnych, programy komputerowe. Poczytajcie sobie ten list. Tak? Spróbujcie go przeczytać jakoś tak w miarę na raz. Przynajmniej w jakichś dwóch przekładach.
przekładach raczej niż jakichś takich wolnych parafrazach. Chociaż muszę przyznać, że i parafrazy czasami mają tutaj ciekawe propozycje. Pamiętajcie, macie wiele przekładów, warto skorzystać, mieć gdzieś pod ręką grecko-polski Nowy Testament, czyli interlinię. Wsparcie się słownikiem też nie będzie czasami od rzeczy. I Septuaginta, z której prawdopodobnie większość z Was nie miało okazji korzystać. Septuaginta, czyli grecka wersja Starego Testamentu. Stary Testament nie jest tutaj najszczęśliwszym określeniem, ale mówiąc krótko, pewien jakby zbiór w języku greckim ksiąg żydowskich, które zostały przetłumaczone, a z których intensywnie Paweł i inni tłumacze i inni autorzy Nowego Testamentu korzystają. Tak? W swoim momencie będziemy wskazywać, kiedy Paweł to robi. No i zobaczymy, do jakich wniosków do tego dojdziemy. Na rynku polskim mamy cały szereg komentarzy do listu do Rzymian. One właściwie mają jeden taki, powiedziałbym, tradycyjny ogólnie wydźwięk czy kierunek analizy tego listu. Niemniej nie ma tak, że po prostu w tych komentarzach, w tych materiałach nie znajdziemy czegoś naprawdę, co nam pomoże albo będzie dla nas wartościowe. Korzystajcie, mamy tego naprawdę dużo i to z każdej strony, jeśli chodzi o wyznania. Tak? Nigdy nie wiecie, kiedy naprawdę coś do Was i z której strony trafi, co pomoże zrozumieć określone miejsca, czy jakby pobudzi naszą wyobraźnię, albo też krytykę. Tak? Dobrze, plan na nasze dzisiejsze spotkanie jest bardzo prosty. Muszę się troszeczkę wyspowiadać, zwłaszcza przed osobami, które nie miały się okazji jakby z tego zetknąć, z metody, jak będziemy opowiadać ten list i jak ta, skąd się taki, a nie inny ogląd tego listu wziął. Potem przedyskutujemy zupełnie elementarne sprawy wstępowe, jak do każdego listu, kto, skąd, dokąd i dlaczego. Zatrzymamy się odrobinkę nad problemem kontekstu listu do Rzymian, bo od niego właściwie cały problem z czytaniem tego listu się zaczyna. I nie możemy tego po prostu pominąć. W związku z tym omówimy sobie ten element, a potem przejdziemy do prezentacji ogólnej kompozycji, jak jest zbudowany list do Rzymian. Dlaczego? Bo jak wiemy, każda dobra wypowiedź ma swoją budowę. I te budowy przeważnie, jeżeli ktoś jest dobrym autorem, nie są przypadkowe. One są zawsze ułożone tak, aby odbiorcy pomóc zrozumieć, co autor chciał powiedzieć. No i Pawła mamy wszelkie prawo podejrzewać o to, że ten człowiek się zna na tym, jak się wypowiedzieć. No i w związku z tym dlatego nas będzie interesować jego kompozycja i wnioski, jakie z tej kompozycji będą dla nas płynąć. Po prostu postaramy się jakoś zebrać razem i no i na tym skończymy dzisiejsze spotkanie. Dobrze. Aby nie przeciągać. Metoda i perspektywa, czyli mówiąc krótko, jak pracuję nad tekstem, jakiego narzędzia używam i spróbujemy zaraz zobaczycie na kilku przykładach, jak to się odnosi do listu do Rzymian. Dobrze, moja perspektywa to jest hebrajska retoryka biblijna, bądź nazywamy to krócej retoryka biblijna. I tutaj nazywałem to jeszcze dodatkowo w podejściu semantyczno-tematycznym HRB. Okej. To są straszne rzeczy, ale za chwileczkę się to wszystko wyjaśni. Nie przejmujcie się tymi skrótami. Prezentacja listu Pawła będzie prowadzona z perspektywy... Zaraz, czy ja nie przyleciałem jeden fragment za daleko? Nie. Nie. Właśnie prowadzona z takiej perspektywy, czyli z perspektywy uzyskanego wyniku w ramach takiego badania. Wiecie co, wy się w ogóle nie bójcie tego, że ja mówię jakieś badanie, jakieś narzędzie. Bo równie mógłbym powiedzieć, że no, rozważałem ten list i po przemyśleniach doszedłem do tego i tamtego, co nie? A gdyby się okazało, że przy myśleniu używałem na przykład jakichś reguł logiki,
no to, to jest też narzędzie, co nie? No więc nie bójcie się tych słów. Narzędzie, metoda i tak dalej. Dobrze. W każdym razie, używając tego narzędzia, o którym za chwileczkę coś powiemy, doszedłem do pewnego rozwiązania, jeśli chodzi o list do Rzymian, jeśli chodzi o jego koncepcję, kierunek, jakiś jego ogólny ogląd. I w związku z tym, że mam, widzę, że to ma jakiś sens, to z tej perspektywy też będę chciał o tym liście opowiedzieć. Stan rozwiązania na dzisiaj jest w drodze, to znaczy, że mówiąc krótko, ja go cały czas szlifuję, to moje rozwiązanie. To moje rozwiązanie, to jakby ten ogląd cały czas staram się jakby doprecyzowywać, bądź poprawiać po prostu. Czyli to, co Wam zaproponuję w ramach tego kursu, można by nazwać taką, z mojego przynajmniej punktu widzenia, ostatnią wersją prawdy co do listu do Rzymian. I jeżeli się ta prawda jakby zaktualizuje w czasie tego kursu, bo jest to możliwe, to oczywiście postaram się Wam dodać o tym znać. Dobrze, czyli tak, dalej będę używał tych reguł, o których Wam zaraz opowiem i będę używał krótko sformułowania retoryka biblijna czy HRB, najczęściej rozumiejąc przez to te reguły, które jakoś udało mi się wypracować, wyciągnąć w ramach iluś tam lat po prostu pracy nad tekstami biblijnymi. Uwaga, w Waszych materiałach, które za chwileczkę możemy będziemy mogli rozdać, aczkolwiek nie wiem, czy dla Was starczy, bo coś się u Was jakoś za dużo pojawiło, nie wiem. Będę używał skrótu na slajdach również. Będę mówił list do Rzymian, zamiast listu do Rzymian będę mówił albo oznaczał to jako Rzymian, skrót normalny, tak jak go często używamy, lub list do Rzymian, tak? LD, rzecz, żeby po prostu nie pisać tego w kółko, więc takie, na takie skróty się przygotujcie. Dobra, okej. Okay. Co to jest ta retoryka biblijna? Retoryka biblijna to, mówiąc krótko, określenie na sytuację, na taki stan, który jakby ludzie, którzy badają jakby teksty biblijne, zauważają i rozpoznają. I jest to coś takiego, że okazuje się, autorzy biblijni mają jakiś zwyczaj, bardzo dobrze ugruntowany, aby swoje teksty nie pisać ciurkiem jak my, ale aranżować w pewne takie figury, pewną taką, nadają im kompozycje szczególne. I okazuje się, że ten zwyczaj układania tekstu w określony sposób obserwujemy od pierwszej Mojżeszowej, od Księgi Rodzaju do Apokalipsy. Przez psalmy, księgi prorockie, Ewangelie, listy Pawła i nie tylko listy Pawła. No i to zjawisko okazuje się tak jakby nagminne, że pojawiło się jakby określenie ujmujące to właśnie zdarzenie. I oczywiście, jeżeli ktoś już to rozpoznał i się z tym pogodził, no to potem, kiedy czyta nowy tekst, no to zaczyna się w głowie mu kołatać, a czy ten tekst nie będzie też jakoś poukładany, tak? W związku z tym on już startuje do tekstu z pewną jakby świadomością. I powolutku to zaczyna się jakby zamieniać na pewną metodę czytania, czy sposób czytania tekstu. W związku z tym to określenie również właśnie pojawia się jako narzędzie, czyli jakby wzrosła nasza świadomość o tym, jak ci autorzy sobie tworzyli te teksty. No i w związku z tym, jak już wiemy, jak oni je tworzyli, to też jakby z tym nastawieniem zaczynamy inaczej już podchodzić do tych tekstów, inaczej zaczynamy je wsłuchiwać się w nie. Retoryka biblijna bada i docenia teksty księgi jako świadomie skomponowaną całość, tak? To dla Was może niektórych się wydawać dziwne, ale dla wielu egzegetów to wcale nie jest dziwne. W wielu komentarzach zobaczycie dyskusję o tym, z ilu części tekst został poskładanych, która część w którym miejscu powstała, kto lub który redaktor z jakiej innej części coś tam wziął, przeniósł, tutaj zaadoptował, tutaj lekko zmodyfikował. Często się pojawiałaby taka koncepcja, że nie jedna księga w Biblii to pewnego rodzaju mozaika poskładanych części, tak? Powstających na raty itd., itd. To doświadczenie tego takiego po prostu bardzo przemyślanego zaaranżowania tekstu prowadzi do wniosku, że raczej te teksty były bardzo właśnie spójnie tworzone gdzieś raczej na początku.
ten zamysł, albo ewentualnie ten ostateczny redaktor ma naprawdę wszystko pod kontrolą, jeśli chodzi o to, co w tej księdze się znajduje, jaki jest jej kierunek, jaki jest układ treści. W związku z tym to, że patrzymy jakby na całość księgi, jest czymś takim dość typowym dla tej retoryki biblijnej, tak? Właśnie, retoryka biblijna traktuje wypowiedzi biblijne jako retoryczne. To znaczy, że nie tyle tylko i wyłącznie jakby ładnie poukładane, ale przede wszystkim ukierunkowane na to, aby odbiorcę do czegoś przekonać. Czyli retoryka to, mówiąc krótko, pewna sztuka skutecznego przemawiania, tak? W wypadku biblijnym można powiedzieć, to sztuka skutecznego przemawiania przez słowo, aby odbiorca, który zna te same reguły gry, był jakby w sposób trafny, jakby do niego, jakby żeby komunikat do niego dotarł w sposób skuteczny. Dobrze. To podejście, które ja staram się jakby szlifować, to podejście semantyczno-tematyczne, to jest takie, które uważa, że takim głównym czynnikiem do podziału tekstu i szukania jego kompozycji są znaczenia, są sensy. Za chwileczkę się to wszystko wyjaśni, kiedy wejdziemy do przykładów. I wiecie co? Zostawimy sobie tę teorię, bo uśniecie tutaj przed czasem. A podsumujmy, bo tak, to tak wszystko. Przy czytaniu każdej księgi, w tym listu do Rzymian, interesuje nas jej kompozycja. To jest ważna rzecz, bo kompozycja zawsze podpowiada, jak ten tekst ma być przeczytany. Po drugie, ja mam wrażenie, że po prostu gdzieś mi się jakiś slajd uciekł. No dobrze, trudno. Skoro uciekł, to już uciekł. Poza tym w tych konstrukcjach, które po prostu rozpoznajemy, okazuje się, że zawsze są pewne miejsca akcentowane. Tak? Czyli nie dość, że ci autorzy w jakiś określony sposób układali te teksty, to każdy układ, jaki mieli, zawiera pewien stały punkt akcentu, do którego przekaz w tym fragmencie, czy tej w księdze ewentualnie, zmierza. W związku z tym interesuje nas kompozycja i też akcenty tej kompozycji, która jakby została odkryta, jeśli chodzi o księgę czy fragmenty. W odniesieniu do listu do Rzymian, ale też w ogóle generalnie do ksiąg, które po prostu teraz w Biblii jakby dostrzegamy z tej perspektywy, spodziewamy się, że całość tej księgi jest ułożona w sposób przemyślany i może mieć charakter właśnie to układanie, to ułożenie takie hierarchiczne. Dobrze. Czuję, że ten skrót jest zbyt morderczy i za bardzo go chciałem odcedzić. Teraz chyba tracimy jakby na komunikatywności. Ale teraz przyjdą w takim razie przykłady i mam nadzieję, że to troszeczkę nas jakby uspokoi. Dobrze. Weźmiemy kilka przykładów struktur kompozycji z samego listu do Rzymian, abyśmy zaczęli jakby bardziej, żeby się bardziej poczuli, o czym właściwie mówię, kiedy mówię o tych kompozycjach i punktach akcentowanych i o co właściwie tutaj chodzi. Przypatrzmy się na początek fragmentowi z listu do Rzymian 6:12-14. Co tutaj widzimy? Na razie graficznie. Widzimy, że tekst zaznaczyłem wam wcięciami i podziałem na literki jako taki układ koncentryczny, tak? Co to znaczy, że koncentryczny? Znaczy, że jest jakiś centrum wypowiedzi, a wokół niego są idee, myśli o podobnych sensach, tak? Abyśmy to uchwycili, no to po prostu najlepiej przeczytać, czy to, co jest na zewnątrz, rzeczywiście jakoś ze sobą jest podobne, tak? Przyjrzyjmy się, co jest pod oznaczeniem literką A. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwości jego, tak? Czyli w pewnym sensie wezwanie, aby grzech nie panował nad wierzącymi, tak? I aby nie byli posłuszni grzechowi. A co jest w wersecie 14? Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską, tak? Czyli jakby troszkę inne ujęcie rzeczy, ale co do idei jest to samo, jakby grzech nad wami nie będzie panował, tak? No dobrze.
zróbmy kroczek dalej, zobaczmy, co się dzieje pod literkami B. W B mamy i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż, nieprawości. Ok, mamy członki i aby nie były w użyciu na rzecz nieprawości. A B1, czyli taki element paralelny, równoległy do niego, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Aha, czyli nie idźcie z waszymi członkami w jednym kierunku, ale idźcie z waszymi członkami w drugim kierunku, tak? Czyli nie tak, ale tak. Ale co do sedna, dyskusja jest jakby w tym samym obszarze, tak? Co zrobić, czego nie zrobić. A w środku, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, tak? Paweł nawiązuje tutaj do metafory nowego życia po nawróceniu, które... przepraszam, musicie to oddać, bo może... Podaj tam. Nie starczy, ale kto ten to po prostu niech sobie weźmie, bo tam w sumie macie te przykłady również rozpisane. Ale Paweł w centrum nawiązuje do ożywienia wierzących, czyli jakby tego, że się zwrócili do Chrystusa, powstali z martwych, tak? I jako tacy w takim razie powinni się oddać samemu Bogu. To jest sedno tej całej wypowiedzi, tak? Zbudowana jest jakby na tym, aby grzech nad nimi nie panował, aby członki nie służyły już po staremu, ale niech służą po nowemu, a w środku jako akcent pojawia się wezwanie do tego, by być oddanymi Bogu jako ci, którzy rozpoczęli nowe życie, tak? Struktura koncentryczna, akcent, no tak to mniej więcej wygląda, tak? Gdybyście mieli bardzo pilne pytanie, nie wahajcie się go zadać w trakcie, no bo rozumiem, że teraz mówimy o pewnych rzeczach dość trudnych. Dobrze, tak to mamy. Inny przykład, podobny, ale troszeczkę inny. Też wydaje się, że mamy tutaj strukturę koncentryczną. To jest fragment z Rzymian 8:35-39. Ale w środku pojawiają się jakby no, dwie myśli obok siebie. Dobrze. Popatrzmy, co mamy od zewnątrz. Znowu pójdziemy do środka. Pod literką A. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Tak? To jest takie pytanie, ale właściwie to pytanie jest retoryczne w tej wypowiedzi Pawła. Tak? I my sobie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli pamiętamy cokolwiek z listu do Rzymian. A zobaczmy, co się dzieje w elemencie paralelnym do tego, tak? Nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Pan naszym. To jest zdanie niedokończone, tak? Ale co nas nie zdoła odłączyć, zaraz się wyjaśni, tak? Zobaczcie, że po tym pytaniu Paweł zaczyna wymieniać różne, co do zasady, negatywne rzeczy, tak? I na końcu jest znak do zapytania. Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz może? No i my też wiemy, jak sobie na to odpowiedzieć. A teraz zobaczcie, co się dzieje w tekście paralelnym. I Paweł kontynuuje. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. Tak? Czyli tak. Na krawędziach tego fragmentu mamy, nic nas nie jest w stanie de facto odłączyć od miłości Chrystusowej. Krok dalej, mamy wymienione elementy, co do zasady jakieś tam negatywne, które mogłyby być tak odbierane, że co nam może zaszkodzić. Paweł mówi, nie te rzeczy, na pewno. A w środku pojawiają się dwie perspektywy. Pierwsza perspektywa, wyrażona w 36 wersecie, pokazuje przeciwników chrześcijan, jak oni na nich patrzą. No i widzą ich jako owce ofiarne, tak? Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, tak? Jak napisano. Czyli Paweł przedstawia pewną perspektywę, jak są postrzegani wierzący jako słabi, wobec których po prostu swobodnie można dokonywać przemocy, są jak owce ofiarne. Ale opozycją do tego jest perspektywa, jaką powinni przyjąć chrześcijanie. I ta perspektywa jest wyrażona właśnie tutaj w C1:37. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Zwróćcie uwagę, miłość pojawia się na krawędziach bocznych i tutaj w środku. Układ mamy koncentryczny, ale w środku pojawia się taki dipol, takie po prostu przeciwstawieństwo. I kiedy koncentryczny układ ma taką postać, to choć akcent jest w centrum, to jednak większy nacisk pada na ten
drugi element. Pokazuję wam to, ponieważ kiedy będziemy omawiać list do Rzymian, również będę wam rysował pewne schematy, które tworzą poszczególne fragmenty, mniejsze i większe, po to, żebyście też zrozumieli, kiedy będę mówił, że tu jest akcent, to żebyście wiedzieli, skąd się ten akcent bierze, tak? Więc taka jest jakby idea teraz lekkiego oswojenia się z tymi zasadami na mniejszych fragmentach. Dobrze, tu mamy akcent i najważniejsze jest to. Dobrze, inna figura. Struktura równoległa. Jej idea jest taka, że mamy pewną wypowiedź, która się składa jakby z pewnych takich członów. I potem pojawia się druga część tej wypowiedzi, która ma co do tych właśnie idei ten sam porządek. Tak? Ten sam porządek. No więc patrzymy teraz, jak ta figura wygląda na podstawie Rzymian 9:30-32. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie. Ok, czyli mamy przedstawioną jedną stronę, która jest opisywana. A po drugiej stronie, a Izrael. Ok, Paweł będzie w tej figurze zbierał opisy dwóch stron. Poganie, Izrael. I teraz zobaczymy, jak ich opisuje. Kolejne literki B1. Którzy nie dążyli do sprawiedliwości, to są ci poganie. Izrael, który dążył do sprawiedliwości zakonu. Aha, czyli mamy te same idee. Jedni dążyli do czegoś, do sprawiedliwości, drudzy nie dążyli. Następne podobne idee. Poganie sprawiedliwości dostąpili, tak? A literka C nie doszli. Przeciwstawieństwo, tak? Ale znowu jakby ta sama idea jest rozpatrzona jakby w dwóch torach. W końcu sprawiedliwości, która jest z wiary, tak? Ci doszli do sprawiedliwości, która jest z wiary. A co się przytrafiło Izraelowi? Dlaczego nie doszli? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. A, okej. Okay. Czyli już widzimy, cała historia została opowiedziana w dwóch torach. Wszystkie kroczki się jakby mniej więcej ze sobą parami łączą. I akcent pojawia się znowu w takim układzie równoległym, zawsze na ostatnich elementach. Tak? Kiedy są to elementy różne, bo czasami mogą być identyczne, tak? To zawsze większy nacisk jest na elemencie do ostatnim. To znaczy, że Paweł w tej całej wypowiedzi po pierwsze pokazał, rozróżnił, jaką drogę przebyli jedni i jaką drudzy i akcentuje w tej części argumentacji, która tam jest w 9 rozdziale, że Izraelowi się nie udało z tego ani innego powodu, tak? Ponieważ tam właśnie o usprawiedliwieniu dużo mówi. Dobrze, okej, czyli mamy strukturę równoległą. Oczywiście możemy sobie wyobrazić taką strukturę równoległą, która będzie mieć tylko dwa elementy, po dwa, będzie mieć więcej niż cztery elementy, ale może być więcej niż dwa szeregi i tak dalej. Te figury koncentryczna i równoległa są w pełni skalowalne. Ja wam pokazuję tutaj takie małe, abyśmy po prostu jakoś zapanowali nad tymi ideami. Dobrze. Jeszcze jedna rzecz, troszeczkę bardziej złożona, ale ponieważ u Pawła w tym liście pojawia się dość często, dlatego wam jeszcze pokażę. Co tutaj widzimy na tym slajdzie? No widzimy, że co do zasady mamy literki główne A, B, A1, to znaczy, że struktura jest co do zasady koncentryczna. Taka po prostu bardzo prosta koncentryczna, składająca się z trzech elementów. Ale okazało się, że Paweł zechciał, aby te pierwsze elementy trochę przypominały strukturę równoległą. To znaczy, że pierwszy element ma dwie idee w takim porządku, jaki potem nastąpi w elemencie dopełniającym. Tak? I popatrzcie, jak to wygląda. Czyli Rzymian 4:6-8. Tak? Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka. Tak? A tutaj mamy 8a, błogosławiony mąż. Dobrze. Drugi element w tym części u góry, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. A na dole, któremu nie poczyta Pan grzechu. Usprawiedliwienia niezależnie od uczynków, nie poczyta grzechu, no to mówiąc krótko, podstawowa idea, jakby właśnie nie odpuszcza. Nie tyle nie odpuszcza, odpuszcza właśnie. Odkłada na bok, zakrywa. A w środku no mamy pokazane, że akurat tak się złożyło, że ta myśl, która jest w środku, ma sama w sobie strukturę równoległą i widzimy to błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których są zakryte grzechy. Tutaj kursywą zaznaczyłem takie elementy,
w które musiałem zainterweniować, ponieważ przekład polski nie szedł za kolejnością słowną tekstu greckiego i w tekście greckim ta równoległość jest widoczna, w przekładzie polskim nie była widoczna, dlatego tak to wam tutaj zaznaczyłem, ale to przy okazji, żebyście wiedzieli, że kiedy będziemy omawiać konkretne teksty, kursywą będę zaznaczał teksty właśnie, w których jakby musiałem zainterweniować z tych czy innych powodów, albo idąc za interlinią, albo za tekstem greckim, jakąś tam historię po prostu poprawiałem. W każdym razie, zwróćcie uwagę, co do zasady, nie poczyta grzechu, zakryte grzechy, odpuszczone nieprawości, usprawiedliwienie niezależnie od uczynków, tak? Cały fragment właściwie, cały jest skumulowany na tym jednej prawdzie. Bóg, błogosławieństwo człowieka polega na tym, że Bóg odpuszcza mu winy, czyli jego łaska przekracza jakby księgowość. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, tak? Czyli mówiąc krótko, Bóg w którymś momencie musi coś zakryć, musi coś odstąpić, aby rzeczywiście człowiek z Bogiem mógł wejść w tą relację bliską pojednania, pogodzenia, przebaczenia, usprawiedliwienia, tak? I tutaj informacja. Właśnie na przykład ten fragment to jest takie połączenie, jakie wykonał Paweł, kiedy tekst hebrajski łączy z tekstem z Septuaginty. Teraz mnie tylko zabijcie, które było które. Wydaje mi się, że tekst w liczbie pojedynczej błogosławiony mąż, człowiek, to jest, o ile dobrze pamiętam, chyba z psalmu w wersji hebrajskiej, natomiast w Septuagincie pojawia się liczba mnoga, tak? I taka jest różnica między tą cząstką a tą parą, tak? Jest różnica perspektyw. Jest jednostkowa i jest zbiorowa, tak? I to jest ważne, bo Paweł w tym liście, jak powiedziałem, element zbiorowy będzie bardzo mocno eksponował, to jest dla niego bardzo ważne. No dobrze. I oczywiście akcentem całości będzie centrum, ale w tych fragmentach, które są zbudowane taką strukturą równoległą, ale rozdzieloną jakimś tam innym elementem, działają zasady akcentu figur równoległych, czyli akcentami są ostatnie elementy. A kiedy są inne, gdyby były inne, tutaj właściwie pod względem znaczeniowym są podobne, no to byłby ten drugi bardziej istotny, ale tutaj są zbieżne. Dobrze. W którymś momencie powiedziałem i wiem, że to powiedziałem za wcześnie, spodziewamy się, że cały tekst listu do Rzymian będzie miał strukturę hierarchiczną, taką paralelną, z takich figurek po prostu, jak ja wam tutaj pokazałem. Poszczególne części będą układane, a to będzie tworzyć oczywiście figurę jeszcze szerszą, większą i tak dalej. Tego w materiałach nie macie. To jest fragment pewnego fragmentu. Tylko po to, żeby wam pokazać, jak to działać będzie, kiedy będziemy omawiać troszeczkę więcej. Mamy literkę A, B i A1, tak? Czyli całość tego dużego fragmentu w 1:27-28 niech będzie koncentryczna, tak? Ale okazuje się, że ta część centralna ma budowę równoległą. Z czego ostatni element, ten najbardziej akcentowany, sam w sobie też potrafi mieć budowę równoległą, tak? A ramę dla tego całego fragmentu Paweł ułożył tak, że stanowią strukturę równoległą, rozdzieloną, tak? Kiedy mówiłem, że spodziewamy się, że list będzie zaaranżowany, skomponowany w sposób hierarchiczny i paralelny, czyli przez takie teksty właśnie, które ze sobą wchodzą w dialogi, a z drugiej strony będą to z tych małych cząstek, z tych małych układów tworzone coraz większe, no to jest mniej więcej ilustracja tego, czego się możemy spodziewać. Oczywiście nie za każdym razem będziemy to tak drobiazgowo rozpisywać, żebyśmy to przeżyli wszyscy razem i nie potrzebowali żadnej terapii. W związku z tym, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, tak? Popatrzcie, jak wygląda centrum. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga, ponieważ zamienili prawdę Boga na fałszywego. Na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, tak? Dlatego też wydał ich Bóg na łup, dlatego wydał ich Bóg, aby bezcześcili swoje ciała i tutaj o bezcześczeniu w sposób jest bardziej rozwinięty, opisane, tak? Czyli mówiąc krótko, ciężki kawał roboty Paweł odwalił, a my się teraz musimy z tym męczyć. No i widzicie, no, tylko takie zamieszanie, no.
Ok. Pary, które są ze sobą w dialogach, mogą mieć te dialogi właśnie o różnym charakterze i wyróżnia się właściwie takie trzy podstawowe rodzaje. Kilka już takich rzeczy wam pokazałem, zwłaszcza kontrast jest łatwo uchwytny, ale po kolei. Jedna relacja może być synonimiczna, czyli te dwie cząstki, które są ze sobą w tekście, mogą być prawie identyczne, tak? Synonimiczne, identyczne bądź prawie identyczne. W liście do Rzymian właściwie poza takimi trywialnymi przypadkami nie znalazłem takiego miejsca. Poza tym dwa fragmenty mogą być ze sobą w takim ujęciu syntetycznym. Co to znaczy? Już wam może cofnę i pokażę. O właśnie, zobaczcie. Aby bezcześcili ciała swoje między sobą. To jest bardzo skrótowe wyrażenie, tak? Bardzo skrótowe. Ale uzupełnia go już bardziej precyzyjne. Oto kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali i tak dalej. Widzicie? To, co było jakby w zarodku, tylko jakby wrzucone, tak? Nagle okazuje się, że ten element uzupełniający dopowiada coś więcej. Ale mogą być te dopowiedzenia inaczej zrobione. One mogą być bardziej równomierne, tylko że jedno będzie pokazywało jakieś jedno zabarwienie, drugie zabarwienie i powstaje nam z tego syntetycznie szerszy obraz danego tematu, który właśnie został poruszony. Tak? Czyli relacja syntetyczna. I oczywiście relacja antytetyczna, czyli jakby pewne przeciwieństwo, pewien kontrast. I tutaj mieliśmy kilka przykładów. Właśnie chociażby jak było zestawienie Izrael, poganie i na końcu osiągnęli, nie osiągnęli. Tak? Bo to, bo siamto i to wiara nagle i uczynki zostają jakby ze sobą skontrastowane i te elementy są naprzeciwko siebie właśnie w takiej relacji antytetycznej. Dobra. Oczywiście w skrypcie macie dodatek odnośnie oznaczania struktur, jakichś tam różnych rzeczy, troszeczkę takich technicznych, których tutaj nie ma co omawiać, bo to nie jest kurs retoryki biblijnej. Natomiast gdyby kogoś zabolała głowa i nie mógł spać bez retoryki, to po prostu w trybie akurat aktualnie dla uczestników zarejestrowanych są 4 semestry kursu. No i to jest straszna historia. Może tutaj był jakiś pomysł na to, żeby może to odświeżymy i odchudzimy tą kurs HRB i w jakiejś takiej bardziej zdradliwej postaci to się odnowi tutaj w Berei. Zobaczymy. Dobra. W każdym razie, jak komuś mało, to jest w systemie Berei materiały i kursy. Resztę dowiemy się jakby w praniu, kiedy będziemy omawiać poszczególne teksty. Czyli tak. Ok. Aktualna wizja tekstu listu świętego Pawła do Rzymian, także uprzedzimy troszeczkę wypadki. Tak? Skoro już widzicie, że i mniejsze fragmenty, i troszeczkę większe mogą być bardzo skrupulatnie przez Pawła poukładane, to jakby po przepracowaniu tego całego listu moja wizja jego jest taka, że właśnie całość tego tekstu jest bardzo uważnie, kompletnie zaaranżowana, tak? Od początku do końca. Paweł bardzo, moim zdaniem, w zdyscyplinowany sposób używa tych reguł retoryki, czyli nie ma takich tekstów, które nagle po prostu wypadają jakby poza te figurki, a on cały czas jakby właśnie trzyma się tego i dzięki temu podpowiada nam, podpowiada odbiorcom, którzy prawdopodobnie, mamy prawo tak przypuszczać, rozumieli te reguły, o co mu właściwie chodzi, na czym cały, do czego zmierzała cała jego jakby wypowiedź. Dobrze. To powoduje również, że ten tekst Pawła jest zwarty treściowo i kompozycyjnie, tak? Czyli nie tylko całość jest ładnie zaaranżowana, ale w tym momencie każdy element ma swoje miejsce w wywodzie Pawła. To jest trochę w opozycji do niektórych rozpoznań różnych ksiąg z Biblii, ale no, dam wam przykład, tak? W przypisie do listu do Rzymian 2:17-20 w Biblii Poznańskiej moglibyśmy znaleźć na przykład coś takiego. Paweł przy wyliczaniu powodów chluby Izraelitów uległ rozproszeniu. I nie dokończył zdania. Długiego, bo obejmowało wersety od 17 do 20. Oczywiście
No to jest tak, list do Rzymian jest trudny, ale takie numery się Pawłowi nie zdarzają, wybaczcie. Panuje nad swoim piórem, nawet jeżeli to pisze Tercjusz, który się przedstawił pod koniec listu, że to on był redaktorem, to jednak w tym liście nie ma żadnej straconej perykopy, fragmentu, myśli. Każda z nich jest bardzo, bardzo skrupulatnie wrzucona w rozwój argumentacji, która z kolei argumentacja jest związana z sytuacją, na jaką Paweł reaguje. No, znowu uprzedzam fakty. Uważam, że reaguje, no niestety, tak. Dobrze, czyli tak. List do Rzymian nie jest przypadkowym wykwitem teologicznej weny Pawła. Nie ma fragmentów doczepionych bez wyraźnej funkcji i znaczenia w ramach całego dzieła. Tekst Pawła pozbawiony jest dygresji, pobocznych ekskursów. Dobrze. W porządku. No to skoro tak, to jakie będą tego skutki? Tej całej metody, którą jakoś tam starałem się wam przynajmniej naszkicować. No takie będą skutki, że będę je po prostu używał tego. Tak? W waszych materiałach już są jakieś tego zaczątki. Kolejne materiały będą zawierały teksty jakoś tak właśnie zasugerowanym po prostu układem. I te układy będę starał się jakby odczytywać, interpretować, pokazywać wam, jakie Paweł w ramach tych fragmentów toczy dialogi, myśli i co z tych dialogów ostatecznie wynika, dokąd zmierza w tych poszczególnych fragmentach. Będę wskazywał relacje treściowe pomiędzy partiami tekstów w celu wydobycia właśnie tych dialogów, gry myśli, będę objaśniał strukturę argumentów w danych fragmencie przez jego budowę, czyli jakby odczytywał właśnie przesłanie, korzystając z tego, jak Paweł zaaranżował określone partie tekstu. Będę usiłował odczytywać i interpretować całość danego fragmentu, makrofragmentu przez reguły, które po części wam troszeczkę przybliżyłem i już. Nie będę dowodził konstrukcji poszczególnych fragmentów, bo to jest jakby już inna para butów i jest nam tutaj specjalnie, niespecjalnie jakoś tam potrzebna oczywiście. To, że będę starał wam pokazać, dlaczego tak uważam, w jakimś sensie trochę dowodem będzie, tak? Tak samo jak te fragmenty, które wam pokazałem przed chwileczką, chcąc nie chcąc, troszeczkę dowodziłem, że są właśnie zbudowane tak, a nie inaczej. Co, nie? Dobrze. No to przechodzimy do listu do Rzymian. W ogóle jaki mamy czas? 11, tak? Fatalnie. I lepiej nie będzie. Dobrze. To teraz błyskawicznie. List do Rzymian, wyzwanie wciąż aktualne. Dlaczego takie aktualne? Dlatego, bo jesteśmy w określonym kontekście z listem do Rzymian, tak? Ten list jest bardzo naznaczony historycznie, wyznaniowo, teologicznie, spod której chmurki nie jesteśmy, to mówiąc krótko, tam jest jakiś wykład listu do Rzymian. I to powoduje, że czytanie takie, powiedziałbym, uważne listu jest po prostu trudne. Jak już wam wcześniej powiedziałem, już Orygenes, połowa III wieku, w swoim komentarzu dostrzega to i zaznacza, że list do Rzymian jest po prostu trudnym listem. Powody to jest tam, kiedyś jeszcze będziemy o tym mówić. Ale generalnie jest trudnym i tak trzeba powiedzieć, tak mu zostało do dzisiaj. Mamy pewne nawyki, jak czytać, jak patrzeć na list do Rzymian i to nam nie ułatwia uważnej lektury i jakby krytycznej lektury. Między innymi wiemy po prostu, że używano tego listu do różnych takich apologetycznych polemik między wyznaniami. Wiemy o kontrowersji Lutra i jakby generalnie teologii protestanckiej z teologią katolicką. Z drugiej strony w różnych wykładach, prezentacjach listu do Rzymian mam wrażenie, że jakby utrwaliły się takie główne punkty, które by jakby komentatorzy uznają za jakby punkty ciężkości tego listu. Albo wyciągają na pierwszy plan usprawiedliwienie przez wiarę, jakby w opozycji, że nie przez uczynki prawa. Albo że Boża sprawiedliwość jest takim elementem naczelnym w tym liście. Albo że życie w Duchu Świętym. Więc różne rzeczy się pojawiają. No i my gdzieś tam jesteśmy tym wszystkim oczywiście zapłodnieni.
przyjęło się również, że list do Rzymian to taki pogłębiony, uspokojony w tonie list do Galacjan. Pamiętacie, o czym było w liście do Galacjan mniej więcej? Dokładnie, tak? Zaczynają pogano chrześcijanie jakby wykonywać krok do tyłu w kierunku judaizmu, tak? No i ponieważ w liście do Rzymian się tematy usprawiedliwienia i usprawiedliwienia na podstawie uczynków prawa pojawiają intensywnie, no to w związku z tym tutaj się pojawia taka też idea. Wiele komentarzy mówi, że w ogóle trzeba to jakoś czytać razem, te dwa listy. Bardzo wielu komentatorów widzi list do Rzymian jako pewien traktat teologiczny, pewien esej, pewien no, taki wywód teologiczny jakiś, ale niespecjalnie jako list interwencyjny w sensie jakby całościowym. Tam się pojawiają jakieś drobiazgi, ale raczej traktat teologiczny, jak i esej teologiczny niż list interwencyjny. To jest istotne, bo jak może wiecie, po prostu listy, jakie mamy w Nowym Testamencie, właściwie każdy jest w swoim rodzaju listami interwencyjnymi, czyli wywołanymi, określonymi potrzebami, sytuacją, jakimś problemem po stronie odbiorców. Te listy się nie biorą znikąd. Są wywołane czymś najczęściej negatywnym. I bardzo często, jeśli chodzi o list do Rzymian, przyjmuje się perspektywę taką, że głównymi odbiorcami tych słów Pawła są pogano chrześcijanie. No to ten zbiór pewnych tutaj rzeczy nawet może nie wyczuwamy, jak bardzo jest gdzieś nam podpowiedziany już przez lata bycia wierzącymi, czytania Biblii i też słuchania różnych wykładów. No jest pytanie, czy ten zbiór nam pomaga w krytycznej lekturze, czy też nie. Dobrze, ale pamiętajcie o tym, że teraz słuchając tych wykładów, jeżeli będziecie chcieli je kontynuować, wy też macie okulary na nosie jakieś odnośnie tego listu, tak? Już jesteście jakoś, złe słowo, zaprogramowani, ale tak jest, nie? Po prostu wyrośliście w określonych kontekstach i ten list tam jakoś żył i w was już jakieś oczekiwania względem tego tekstu są i wyobrażenia o jego znaczeniach też są. Czy są trafne, no to sobie będziecie mogli po prostu jakoś sami zweryfikować, pomyśleć. Dobrze, no to ruszamy w zagadnienia wstępowe. Króciutko, ale jednak musimy tutaj powiedzieć parę istotnych rzeczy. Nie mamy nic mocnego, takiego twardego, jako fakty potwierdzone jakimiś materiałami historycznymi odnośnie początków społeczności w Rzymie, więc wszyscy komentatorzy wspierają się tym samym właściwie fragmentem z Dziejów Apostolskich 2:1-11. Pozwólcie, że przeczytam. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świątek, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Mowa o apostołach oczywiście. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny. I przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. No i to jest ten punkt zaczepienia. I przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, i tak dalej, i tak dalej. No to mówiąc krótko, co to znaczy? Że rzeczywiście w tym wielkim tłumie jacyś przychodnie z samego Rzymu i byli, i mogli zareagować na słowa Piotra, jego kazania i te wszystkie rzeczy, które w tym momencie wychodziły z ust apostołów. Czyli jakby najprostsze jakby wytłumaczenie genezy powstania społeczności w Rzymie jest to, że Żydzi, którzy przyszli na święto Zielonych Świątek do Jerozolimy,
powracając, przynoszą wieść o Mesjaszu, o Chrystusie, o Jezusie Chrystusie, i tam zaczyna się jakby stopniowo rozrastać gmina o charakterze z definicji żydowskim oczywiście. Tak? Widzimy też prozelitów, czyli pogan, którzy przeszli na judaizm. Tak? Prozelici, czyli tacy poganie, którzy przyjęli, jeżeli chodzi o mężczyzn, obrzezanie i weszli jakby do społeczności żydowskiej. Wiemy jeszcze o tak zwanych pobożnych, którzy jakby też towarzyszyli Żydom. To byli bogobojni. Takie określenie. Ono dotyczyło pogan, którzy uznawali Boga Izraela i korzystali jakby ze spotkań w synagodze, modlili się w synagodze, ale nie przyjęli judaizmu w sensie takim, że nie podjęli się obrzezania. To jest istotne, bo możemy przypuszczać, że w synagodze czy w miejscach jakby zgromadzeń Żydów w Rzymie mogli być i prozelici, i właśnie tacy, właśnie pochodzący z pogan. Dobrze. Jaka była historia tej społeczności? Wiemy niewiele, ale coś zawsze wiemy. Więc jeżeli tak by miało być jej początkiem, to znaczy, że narodziny przypadają gdzieś na rok około 30 roku. Wiemy potem, że cesarz Klaudiusz wydał dekret w 49, który nakazuje Żydom opuszczenie Rzymu. W związku z tym wszyscy, którzy są rzeczywiście Żydami, muszą opuścić Rzym. I świadectwo o tym przynosi fragment z Dziejów Apostolskich 8:1-2. Tak? Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym. A to jest fragment, który pokazuje spotkanie Pawła właśnie z tymi Żydami, którzy opuścili Rzym. Akwila i Pryscyla i Pryska. Dzieje 18? Sorry, w takim razie gdzieś tam jakiś błąd. Jedynka mi się zjadła. Dobra. Okej. Okay. No i co dalej z tą społecznością? Okazuje się, że ona dalej żyje, rozwija się i taka zachodzi w niej zmiana, że teraz jakby przyciągać może tylko pogan. Czyli ci poganie, którzy byli w tej, powiedziałbym, mesjanistycznej społeczności razem z Żydami, tak? Teraz jakby idą sami i sami prawdopodobnie przyciągają innych pogan do wiary w Jezusa jako Chrystusa, tak? W tym okresie musiały się wytworzyć jakieś swoiste formy oczywiście pobożności. Możemy się domyślać, że one w jakiś sposób troszeczkę jakby tracił się ten charakter prawdopodobnie, ten stricte taki judaistyczny. No to jest jakby nasz domysł. Ale co istotniejsze, no widać, że po prostu ta społeczność przetrwała, istnieje i kiedy po śmierci Klaudiusza Żydzi ponownie mogą wracać do Rzymu, a to nastało gdzieś w okresie na przełomie 54-55 rok. A czego świadectwo mamy w zakończeniu listu do Rzymian w 16 rozdziale, bo widzimy znowu właśnie Pryskę i Akwilę ponownie w Rzymie. Paweł ich tam pozdrawia. No to wydaje się, że ta społeczność stoi przed takim naturalnym wyzwaniem, tak? Pierwotnie stricte judaistyczna, co do korzeni tradycji, społeczność, ale teraz już z Mesjaszem, z Chrystusem w centrum, zmienia się na bardziej właśnie taką zorientowaną na pogan. To trwa ileś lat i kiedy powracają Żydzi, oni muszą się ze sobą jakoś dogadać, tak? Muszą się jakoś od nowa zintegrować. No i gdzieś, ponieważ datowanie listu i ta data możliwego powrotu Żydów do Rzymu, one się są blisko siebie, w związku z tym możemy przypuszczać, że też list Pawła trafia mniej więcej w tą sytuację, jaką chrześcijanie mają jedni i drudzy w Rzymie. Tak? No i tutaj warto odnotować, że ci pogano chrześcijanie, tak będę już mówił o nich, tak? No trzeba powiedzieć, że okazali się dostatecznie samodzielni, że ta społeczność nie upadła, ale wytrwała. To coś nam o nich musi mówić, tak?
jeśli chodzi o obraz tych ludzi, do których Paweł będzie pisał. Do tego jeszcze wrócimy. Jakie były relacje Pawła z członkami społeczności? No więc ten fragment, który właśnie już przytoczyliśmy wcześniej, pokazuje, że przynajmniej część Żydów po wyrzuceniu ich z Rzymu trafiła w obszar aktywności misyjnej Pawła. Tak? Zakończenie listu do Rzymian z pozdrowieniami no, sugeruje, że to nie musieli być tylko Pryska i Akwila, ale pewnie ich było troszeczkę więcej. No i nagle się okazuje, że kiedy ten dekret Klaudiusza zostaje zdjęty, nagle Paweł ma jakąś grupę znajomych właśnie w tej społeczności. Tak to wygląda. To w takim razie dwa słowa. Do tego jeszcze obrazka wrócimy za chwileczkę. Ale najpierw musimy powiedzieć parę rzeczy już o autorze, tak? Pawła właściwie dobrze znamy wszyscy. Żyd, oczywiście pochodzący z Tarsów, Cylicji. O, to jest rejon tutaj właśnie. Tars jest w tym miejscu. Posiadający status obywatela rzymskiego. Wykształcony w tradycji właśnie rabinistycznej u boku Gamaliela. W Jerozolimie najprawdopodobniej, tak? Wcześniej poznaliśmy Pawła jako bardzo gorliwego faryzeusza, który był zaangażowany w prześladowanie wierzących. Mamy o tym oprócz dziejów apostolskich świadectwo chociażby w liście do Galacjan i jeszcze w jednym liście, proszę? Filipian, tak? I jeszcze pewnie byliśmy jakiś jeden znaleźli, gdzie tam podkreśla, co robił wcześniej. Dobra, wiemy, że się nawrócił w rezultacie osobistego objawienia Chrystusa w drodze z Jerozolimy do Damaszku i przypuszcza się, że to gdzieś mogło być w okresie około 4 do 6 lat po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Czyli trzeba powiedzieć, że relatywnie niezbyt dawno, niezbyt duży okres jest od zmartwychwstania do nawrócenia Pawła. No i wiemy, że Paweł nie zakładał społeczności, ani jej wcześniej nie odwiedzał. To oczywiście jest pewien element dyskomfortu dla kogokolwiek, kto by chciał do takiej społeczności innej po prostu zapisać i jeszcze im coś powiedzieć takiego, powiedziałbym, korygującego. No ale i do tego jeszcze wrócimy. Dobrze. W każdym razie taka jest sytuacja mniej więcej Pawła. Datowanie listu jest trudne. Pojawiają się okresy takie od 55 do 59 roku. Oczywiście po Chrystusie, z konieczności. Najczęściej pojawia się data 57-58 rok. Tak przynajmniej to widzę w komentarzach. I uważa się, że powstał ten list w trakcie trzeciej podróży misyjnej Pawła. Najprawdopodobniej napisał go będąc w Koryncie, bądź Kenchrach, czyli w miejscowości, która jest portem Koryntu. Dobrze. No i wydawałoby się, że ten kontekst to już jest wszystko pięknie zostało powiedziane, ale z tym kontekstem jest bardzo problem. Dokładnie z kontekstem bezpośrednim. I my tym musimy się odrobinę zająć, bo bez tego nasze czytanie listu będzie kulało. Na czym polega problem? Otóż komentatorzy wyrażają to w taki właśnie sposób. To, co jest widoczne wprost jako możliwe powody powstania listu, wyrażone otwarcie plany misyjne Pawła, chęć spotkania z wierzącymi w Rzymie, uwagi korygujące dla społeczności, które się pojawiają w Rzymian 14-15, nie wyjaśniają dostatecznie pojawienia się treści zawartych w różnych częściach listu apostoła Pawła. Tak? Czyli mówiąc krótko, to, co oni potrafią wziąć prost z tekstu, Paweł mówi, chciałbym was odwiedzić, planuję odwiedziny, planuję misję do Hiszpanii i rzeczywiście w tych rozdziałach 14 i 15 no, zwraca uwagi słabym i mocnym, aby się opamiętali, tam ich tak określa. Mówiąc krótko, zdaniem tych komentatorów, w większości chyba, nie tłumaczy tego, co się pojawia w ogóle w całej masie listu jako tematy, którymi się zajmuje Paweł. No i w związku z tym mają ten problem.
oczywiście to zdanie jest uwikłane. Uwikłane w co? Ponieważ ci komentatorzy, którzy dochodzą do takiego jej konkluzji, tak? Oni już mają określone założenia wobec tego listu i jakieś pierwsze jakby założenia, jakby już jakiś sposób patrzenia na ten tekst. I z tego sposobu patrzenia wynika im ostatecznie właśnie taka konkluzja. Pytanie, czy ta ich perspektywa jest trafna. No, tym się właśnie musimy zająć za chwileczkę. Ciekawe jest to, że tę wątpliwość rozpoczął już Luther, tak? Tak pisze w swoim komentarzu. Patrząc na list apostolski, nie daje wiary, że ci, do których pisał, o których zwie umiłowanymi i powołanymi świętymi, byli w takim położeniu, iż apostoł uznał za konieczną interwencję z powodu powstałych baśni, a ich samych miał za szczególnie wielkich grzeszników, tak? No i oczywiście współcześni komentatorzy też jakby mają właśnie problem i Rubinkiewicz we wstępie do Nowego Testamentu pisze coś takiego. Chociaż już święty Augustyn i święty Hieronim sądzili, że chodziło o złagodzenie sporów tego rodzaju, tam mniejsza już, ale spory między właśnie pogano-chrześcijanami a judeo-chrześcijanami, nie wydaje się to wyjaśnieniem wystarczającym, stosunkowo bowiem krótka perykopa 14:1-15:13 odnosi się do tematu. Czyli zwróćcie uwagę, już te komentarze właśnie pokazują, jak oni patrzą, tak? Jak patrzą na cały tekst, na sposoby komunikowania się Pawła ze swoimi odbiorcami i ten ich sposób odbioru prowadzi ich do takich wniosków. Z uwagi Rubinkiewicza warto zaznaczyć, że on i pewnie nie tylko on o sporach czyta tylko tutaj. W Rzymian 14:1-15:13. Tylko tutaj widzi ślady o sporach pomiędzy chrześcijanami w Rzymie. Do tego zaraz wrócimy. Dobrze. W związku z tym, ponieważ im się to nie układa, ta treść całego listu z tym, co rozpoznają, co mogą wyczytać jako podane wprost przez Pawła jako powody powstania listu, to zaczynają pewne rzeczy jakby kreować. Ale dla porządku. Plany misyjne, zapowiedź spotkania wierzącymi, to możemy określić jako pewne cele osobiste Pawła, tak? Udzielenie pomocy w związku z brakiem jedności, no to trzeba powiedzieć, że to już byłby powód interwencji, tak? Powód jakiejś potrzeby i to byłaby właśnie potrzeba interwencji ze strony Pawła. Komentatorzy szukając jakiegoś rozwiązania tego problemu, że ta zawartość listu nie składa się z tymi podstawowymi sygnałami, zaczynają kreować i podpowiadają inne rzeczy. Być może Paweł chciał podsumować swoje nauczanie, swoją Ewangelię. Albo chciał się zaprezentować ze swoją Ewangelią, aby był lepiej poznany przez wierzących w Rzymian. Tak? Albo ma to służyć, spore części polemiki, właśnie obronie Pawła przed zarzutami, że jego Ewangelia jest zbyt wywrotowa, jest antyżydowska, czy coś w tym rodzaju. Stąd też pojawiają się takie hipotezy wewnętrznego adresu w liście do Rzymian, że list jest wprawdzie do Rzymian, ale Paweł ma nadzieję, że przez to, co do nich napisał, to jego obrona dotrze również do jego przeciwników w Jerozolimie na przykład i obroni się w ten sposób. No więc kompozycje są różne. Z mojego punktu widzenia mamy dwa zasadnicze pytania, na które sobie trzeba odpowiedzieć. Pierwsze jest takie. Co było zasadniczym powodem, głównym powodem na powstania listu, względy osobiste czy interwencja, to jest jedna rzecz, a po drugie, z kim przede wszystkim dyskutuje Paweł w swym liście, tak? Jaka była struktura społeczności wierzących, jeśli któraś grupa dominowała, to która? Z której perspektywy odczytywać słowa Pawła? Jeżeli tego się nie ustali, list robi się masakrycznie enigmatyczny i mamy mnóstwo pytań, z którymi potem nie wiadomo właściwie co zrobić, o kim Paweł mówi, do kogo mówi, co ma na myśli. Dobrze, w związku z tym, czy w liście mamy ślady jakiegoś problemu? Przed sobą mamy dwa fragmenty, jeden z drugiego rozdziału, drugi z 11, czyli zwróćcie uwagę, nie z 14, ani nie z 15. Przeczytamy je i te fragmenty troszeczkę charakteryzują pewne grupy, tak? Czy ktoś mógłby się podjąć i przeczytać fragmenty jeden, a potem drugi? Te fragmenty... Tak? Okej, okay. Aniu, proszę. 2:17-24. 2:17.
Jeśli wtedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczony przez zakon i uważasz siebie samego za wodza ślepy, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumny, za nauczyciela dzieci mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy, ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz, który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz, który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz, który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa, który się chlubisz zakonem przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Dobrze. Czyli powiedzmy sobie tak, okej, okay. To jest opis kogo? Żydów. Ale Paweł mówi wy. Tak? Czyli, i wiemy, że list nie jest do wywieszenia na słupach w Rzymie, tylko jest do wierzących napisany, tak? Czyli czy przez Żydów rozumie tamtych Żydów? Trzeba się na tym zastanowić. Nie? Tu jest podpowiedź, że być może jednak jest mowa enigmatyczna troszeczkę, ale jednak może o judeo-chrześcijanach. Tak? Oczywiście w nawiązaniu do ich pewnych tradycyjnych perspektyw, jakie mieli, będąc wychowanymi w swojej kulturze, w swoim tradycyjnym nauczaniu o roli Izraela, roli prawa i ich roli na tle całego stworzenia. Dobrze. Przeczytajmy może drugi fragment. Mogę czytać? Tak, Aniu, proszę. Jeżeli zaś niektóre z gałęzi zostały obłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa olivnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu olivnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym jadł wszczepiony. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się... Ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Okej, okay. Dobrze. Czy co do zasady... Oczywiście rzeczy szczegółowe się różnią, ale czy co do zasady, charakterystyka tej strony różni się od charakterystyki tej strony? Jeśli chodzi o główny zarzut co do tego, jaką postawę jedni i drudzy przejawiają? Wywyższenie się nad drugą grupą. Wywyższenie się. Zwróćcie uwagę, jedni i drudzy mają olbrzymie aspiracje i określoną perspektywę na siebie i na tych drugich. W jedni i drudzy. Oczywiście, to jest ważne, od tego powinienem zacząć. W liście do Rzymian mamy wprost stwierdzenia rozróżniające. Paweł się raz zwraca. Mówię przecież do tych, którzy zakon znają. Czyli mówi do swoich rodaków. Tak? To jest jasne. Mamy to wprost. W innym miejscu mówi do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię. Tak? Akurat 11 to jest pokrewne właśnie tutaj. Tak? Więc zwróćcie uwagę, po pierwsze w liście do Rzymian mamy jasny sygnał. Dialog toczy się i z jednymi, i z drugimi. Są fragmenty, w których Paweł mówi bardziej do jednych niż do drugich i odwrotnie, tak? Widzimy, że od początku i w różnych miejscach są obecne teksty, które poddają bardzo mocnej krytyce określone postawy jednych i drugich. O dziwo, te postawy są bardzo zbieżne. Dążenie do wyniosłość, pycha, pogarda dla innych, bądź jakby odmawianie tym drugim tego samego współudziału właśnie w Chrystusie, czy we wspólnocie bycia z Bogiem, nagle się okazuje, że to jest niesamowicie bliskie, jeśli chodzi o charakterystyki, tak? Jedno i drugie.
Dobrze, no więc w takim razie pytanie jest takie, jeżeli widzimy, że Paweł i do jednych i do drugich coś takiego mówi, to zobaczcie, jak brzmi taki tekst, też z drugiego rozdziału. Nie ma przez to usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz. Mowa o sądzeniu innych. Albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Pamiętacie, jaka była charakterystyka przed chwileczką Żydów, tak? I pamiętacie, że jak mówił o poganach, to mówiąc krótko, jak wejdziecie w buty takie same, które po prostu wcześniej wykonywali, jakby postawy, które wcześniej mieli Żydzi, to również i ciebie spotka sąd, tak? Czyli poganie są bardzo lustrzanym odbiciem do tego, co wcześniej zostało powiedziane do pogan. Okej, czytajmy dalej. Czynisz to samo, tak? To jest pierwszy werset. A dalej, tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, mowa oczywiście, Bóg da, to nie? Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Jeżeli byśmy nie dali wiary tym fragmentom wcześniejszym, że jedna grupa i druga jest w poważnym niebezpieczeństwie, jeśli chodzi o swoje postawy, to taki tekst byłoby nam, no, musielibyśmy szukać, co moglibyśmy z nim zrobić. Ale skoro widzimy, że w tekście pojawia się właśnie krytyka obu stron, to nagle musimy powiedzieć, że słowa nie ma przez to usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, tak? Bo sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. To jest jakby takie, nie wprost oczywiście, ale jednak powiedzenie w powietrze przez Pawła. No jest taka sytuacja i Paweł mówi, no mam nadzieję, że się kapną, że mówię o nich, tak? No ale jakby się nie kapli, bo to jest początek drugiego rozdziału, no to im przecież powiem, tak? Co o nich myślę. Tamtym też powiem, co o nich myślę, wprost. Więc rzecz polega na tym, że interwencja Pawła zaczyna się wcześnie, ale nie od początku, zaczyna się w sposób właśnie bardzo wyrazisty i jasny. Powody dla tego możemy sobie jakoś tam próbować przedyskutować i do tego po prostu możemy sobie jakby spokojnie tutaj domyśleć. No, ten kontekst ogólny jakoś może nam coś podpowiadać. Może się zastanawiać, dlaczego tutaj podkreśliłem prawdzie i nieprawości. Ponieważ w tym miejscu ta prawda i nieprawość to jest odniesienie, znowu nie wprost, ale do prawdy o tym, że każdy człowiek podlega grzechowi i nieprawości polegającej na tym, że człowiek zaczyna się odwracać od Boga i musi budować na sobie. Tak? Tak jest tutaj nieprawość i prawda. Tak? Więc sprzeciwiają się prawdzie w tym sensie, że stawiają się na sobie, a co jest związane z postawami pychy, z postawami wynoszenia samych siebie i uważania, że mnie się należy, bądź na coś zasługuje z tych czy innych względów i nie muszę polegać na łasce Boga. Dobrze. Okej. Czyli tak. Każde ze środowisk jest pod presją przyjęcia innego wyznacznika usprawiedliwienia niż sam Chrystus. Dodaję teraz pewne rzeczy, aby wam troszeczkę zobrazować jakąś pewną perspektywę, jak widzę sytuację chrześcijan w Rzymie. Tak? Każde ze środowisk jest pod presją właśnie przyjęcia jakiegoś innego wyznacznika usprawiedliwienia niż sam Chrystus i polegania na nim. Przez złożenie w nim ufności co do pojednania z Bogiem i nadziei życia wiecznego. Tak? Każde ze środowisk dodaje sobie coś, czym może ostatecznie zasłużyć na akt pojednania z Bogiem. Lub przynajmniej jego szczególne względy. To znaczy, że oczekuje raczej zapłaty, niż gotowy jest polegać wyłącznie na łasce Boga, na nim samym. Dlatego tutaj Paweł pije do nieprawości, którą jest odmowa uznania Boga jako jedynego źródła nadziei, życia i wybawienia. Obie strony sporu i rywalizacji starają się zająć przodującą pozycję w społeczności i jakoś osłabić znaczenie drugiej strony. Poganie nie chcą odpuścić z pozycji, jakie zajęli podczas nieobecności Żydów w Rzymie.
Żydzi walczą o to, co ich zdaniem im się należy z powodów historycznych, czyli z Bożego wyboru, tak? No i robi się nam w społeczności pasztet. No i Paweł będzie musiał to jakby od nowa wszystko poukładać w ich głowie, aby zrozumieli, o co właściwie chodzi, skoro już przyszli do Chrystusa. Czy te fragmenty, które wam pokazałem, to jedyne ślady tego motywu wyniosłości chrześcijan w Rzymie? No oczywiście, że nie. Rzeczywiście, oczywiście, że nie. Zobaczcie, co mamy w 11:25. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego mniemania, wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. To oczywiście do pogan, tak? Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary. Więcej, tak? To jest znowu do jednych i drugich powiedziane. Dalej w 12. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Ponownie, to jest mowa do jednych i do drugich. 14. Tam już mamy troszeczkę inny problem i inne jakby przestrzeń tarć, ale generalnie postawy są znowu te same. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Następny fragment 4. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy, ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. 10. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Czemu pogardzasz? I tak dalej. 13. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich. Zwróćcie uwagę, że ten motyw, jeżeli się jakby wyostrzymy słuch na to, co się dzieje w tej społeczności, naprawdę będzie obecny w znacznie większej części tego listu niż tylko w tych rozdziałach 14-15, jak niektórzy komentatorzy sugerują. Dobrze. W związku z tym mamy taką akcję, że dobrze. Do tych nurtów krytycznych, które właśnie mają napiętnować pewne złe postawy, oczywiście dochodzą jeszcze dodatkowe elementy. Paweł właśnie często wykorzystuje w krytyce zwrot per ty bądź wy. I to brzmi, musi po prostu bardzo ostro u odbiorców tego listu. I takie zwroty po prostu powodują to, że słuchacz musi się skonfrontować, czy to ten zarzut, który właśnie Paweł wyartykułował, czy to mnie dotyczy, tak? Paweł może mówi niby ogólnie, tak? Ale jeżeli po prostu dotyka sedna jakiegoś problemu, jakiejś krzywizny naszej, co do naszego jakby naszych postaw, no to po prostu jest to prowokacja do tego, że musimy się jakoś z tym zmierzyć. I w końcu po tym całym długim liście, kiedy na różne sposoby Paweł jakoś tam starał się prostować krzywizny chrześcijan w Rzymie, pod koniec daje znak, tak, że ostry ton krytyczny był zamierzony i przemyślany. Mówi to znowu, wydaje się, bardziej do swoich rodaków, ale posłuchajmy tego, żebyśmy zobaczyli, że to, co robi Paweł, było jakby całkowicie pod kontrolą. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga, żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Mam wrażenie, że to są słowa skierowane ponownie bardziej do judeo-chrześcijan w Rzymie, bo wydaje się, że właśnie w stronie pochodzenia żydowskiego w tym liście dostało się od Pawła dużo bardziej. Dużo bardziej. Ok. Czyli jak brzmi właściwie problem społeczności w Rzymie? No, pomyślałem sobie tak, że charakter konfliktów i tarć pomiędzy chrześcijanami zdradził Pawłowi, że generalnie są oni poważnie nieświadomi Bożych planów i wagi dzieła Chrystusa. Gubią się, błędnie postrzegając swoje możliwości i kondycję. Wchodzą na bardzo niebezpieczne tory pychy. Ich
Konflikt całkowicie wywraca Boży plan dla nich. Grozi im, że potencjał dzieła Chrystusa skierowany ku ich dobru może zostać całkowicie zniweczony. Tak? Czyli Paweł jakby nie chce popatrzeć jakby tylko na objawy choroby. Tak? I jak rodzice powiedzieć, no ale uspokójcie się, już się nie kłóćcie. Tak? Po prostu musi sobie zadać pytanie, co stoi za tymi konfliktami. Tak? Co jest podstawą, co jest rdzeniem tych konfliktów. I trzeba powiedzieć, że każda ze stron ma jakąś swoją historię na podbudowanie swojej pozycji. I teraz Paweł musi jakby skonfrontować ich z tym spojrzeniem, do jakiego uprawnia Ewangelia, do jakiego po prostu uprawnia to, jak on rozumie, jak Bóg objawił swój plan i co uczynił. W związku z tym wydaje się, że problemem wierzących był głęboki niedostatek zrozumienia Bożego planu odbudowy człowieka, nie tylko jako jednostki, ale przede wszystkim jako społeczności zjednoczonej w Chrystusie i poddanej Chrystusowi. Im bardzo łatwo przychodzi się dzielić. Pawła perspektywa jest taka, no ależ właśnie w Chrystusie możecie być razem. O to właściwie chodziło, tak? I oni tego zdają się po prostu kompletnie nie dostrzegać. Paweł musi im też przypomnieć, że plan odbudowy generalnie człowieka jest od początku. Sprawa się nie zaczyna od Izraela i na Izraelu kończy. Przez Izrael musi się jakby całkowicie skupić się na nim, tak? Ale plan zbawienia człowieka zaczyna się dużo wcześniej, a Izrael jest pewnym etapem. Także Bóg ma człowieka generalnie na uwadze od początku swojego planu. List też oczywiście ujawnia, że obu stronom brak zrozumienia dla Bożej wolności i mądrości w odniesieniu do sposobu rozwoju planów zbawienia, tak? W historii. Czyli jakby każdy z nich próbuje przeczytać historię z punktu widzenia mojego tu i teraz, tak? Teraz Żydzi nie przyjęli Chrystusa. No to już są nieważni. To Bóg z nich skreślił. A jeszcze wyrzucili ich z Rzymu. No to o. Widoczny dowód tego, że Bóg ich nie lubi, tak? Okej, zmiłował się, mogą wrócić, no dobra. No, ale Żydzi mówią, no ale zaraz, no, całe pismo mówi, że jesteśmy super unikalni, tak? No więc w ogóle i w Izrael, i z Syjonu będzie berło nad narodami, tak? No to znaczy, że z Syjonu, to znaczy, że Jerozolima i wszyscy muszą jakby stać się członkiem Izraela, aby wejść rzeczywiście w społeczność ludu Bożego, tak? Czyli każdy ma swój pomysł, ale właśnie gdzieś wszyscy chcą patrzeć przez swoje tu i teraz. Paweł im usiłuje rozszerzyć ten horyzont i wiemy, że w którymś momencie będzie argumentował od Abrahama przed prawem, przed obrzezaniem, aby pokazać, że Bóg działał jakby z innymi ramami i z innymi perspektywami. Widzimy, że przytoczone fragmenty pokazują obie strony jako chore, jeśli chodzi o już jakby dotyka ich arogancja, roszczenia. Mnie się należy, im się nie bardzo należy, tak? My jesteśmy cool, tamci są tacy trochę krzywi, także szefie, no. I w związku z tym te tarcia, no po prostu rzeczywiście mogą być ogniste. No dobrze, w związku z tym, dlatego Paweł w liście przedstawia poleganie człowieka na sobie, przeciwstawia poleganie człowieka na sobie, na swoich właśnie jakichś tam możliwościach, poleganiu na Boga, na Bogu. Dlatego główna ekspozycja w liście do Rzymian zmierza do ukazania wierności Boga i zależności człowieka od łaski Boga, a nie pokazuje właśnie człowieka jako tego, który po prostu może, da radę i się usprawiedliwi, tak? Wejdzie w tą pozycję usprawiedliwienia. Okej. Zwróćmy jeszcze jedną rzecz uwagę teraz. Jakby, myślę, że w takim razie już wiemy, jaki jest kontekst, że problem w tej społeczności był i był poważny. Z kim w takim razie prowadzi dialog Paweł? Chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że Paweł się nawraca gdzieś tam w okolicach 35, niech będzie 34, 36, niech będzie 35, ale ta społeczność trwa dłużej niż Paweł jest nawrócony. Tak? Czyli Paweł pisze nie dość, że po części do Żydów, czyli ludziach, którzy są specami od prawa, specami od pism, są w tej samej kulturze, są ludzie doświadczeni, tak? Świadomi,
ale też do wierzących, którzy przez 5-6 lat, może troszeczkę więcej, byli w stanie jakby prowadzić tą społeczność i ona się nie rozsypała. Tam były jakieś przywództwo, tam były jakieś formy, które po prostu pomagały tej społeczności przetrwać. Tak? Czyli on, chcąc zareagować na problemy w tej społeczności, nie jest w komfortowej sytuacji. Tak? Bo oczywiście on jest faryzeuszem, ale podejrzewam, że i tam byli, w Rzymie byli faryzeusze. W związku z tym stoi przed projektem niezwykle delikatnym. Tak? Dobrze. Musimy być świadomi tego, że owszem, część chrześcijan trafiła na Pawła w czasie rozproszenia z Rzymu, ale część mogła się rozproszyć zupełnie w inne miejsce i nigdy z nauczaniem Pawła ani z taką perspektywą się nie zetknąć. Kiedy dostali cynk, że już do Rzymu można wracać, to wracają oprócz tych chrześcijan, pogano-chrześcijan i judeo-chrześcijan, którzy się znaleźli jakby w oddziaływaniu Pawła, czy jakby sami jakby doszli do pewnych rozpoznań odnośnie Ewangelii, no to też w tym Rzymie pojawia się jakby też grupa ta, która ją jakby rdzennie tworzyła, którzy mogą być jeszcze całkiem mocno związani ze swoimi wieloma poglądami tradycyjnymi. Bo powiedzmy sobie tak, możemy krytykować, jeżeli ktoś z was jest rodzicem i ma dziecko, tak? Możecie krytykować swoje dziecko w swoim własnym gronie. A jak się ktoś obcy pojawi i będzie krytykować wasze dziecko, no to wam się żyłka napnie, no. No napnie wam się. No i teraz przyjdzie taki Paweł i będzie im mówił, co oni mają robić i co mają uważać. No trzeba być strasznie uważać. I trzeba powiedzieć też, że mogą czytać księgi prorockie, bo przecież czytają i wiedzą, że tam są krytyczne oceny Izraela. Ale to nie jest zaraz powód, żeby teraz przed poganami znowu mówić coś na nas samych. No. Więc sytuacja jest bardzo delikatna. W związku z tym moja konstrukcja z tej sytuacji w Rzymie taka. To nie jest podział ilościowy. Nie uważam, że było po 33% każdej z grup. Tak? Chodzi mi tylko o podział jakościowy. Uważam, że tam mamy pogano-chrześcijan, i takich, których właśnie Paweł skrytykował, czyli widzimy, że mają bardzo mocne aspiracje, już wchodzą troszeczkę w buty żydowskie, żeby mieć już bardzo wysoko nosy, tak, że są świetni, ale możemy przypuszczać, chociażby po liście pozdrowień z 16 rozdziału Rzymian, że są tam również pogano-chrześcijanie, którzy podzielają stanowisko Pawła, są bliscy jemu teologicznie. I pojawiają się też dwie grupy judeo-chrześcijan. Takich, których po prostu też znamy chociażby z tych pozdrowień. I takich, którzy prawdopodobnie nie weszli w tę orbitę i nie mieli tego okazji jakby przetrawić. I są bardziej pod wpływem nauczania tradycyjnego o roli prawa, o wyłączności Izraela jako ludu Bożego. Tak? Włączyli w to Chrystusa, ale być może jeszcze nie wiedzą, jak tą całą figurę połączyć sensownie. Tak? W związku z tym moje przypuszczenie jest takie, że Paweł w tym liście korzysta z wsparcia, tak, a być może też został poinformowany przez te środowiska, tak, które jakby są bliżej niego, jeśli chodzi o zrozumienie Ewangelii, ale polemizuje przede wszystkim i podejmuje krytyki tych grup, które właśnie też stanowią cały czas społeczność chrześcijan w Rzymie, ale mentalnie są jeszcze, że tak powiem, bardzo niedojrzali i albo zagubieni w swoim rozpoznaniu, o co chodzi w tej Ewangelii, tak? O co chodzi w planie Boga. W związku z tym, choć w większości komentarzy zobaczycie, że ślady interwencji komentatorzy widzą 14, 15 rozdział. No, ktoś może powie jeszcze 11, no bo ten fragment jest rzeczywiście oczywisty przeciwko tym pogano-chrześcijanom, że tacy właśnie się tutaj zaczynają być bardzo, bardzo dumni. No to jednak moja perspektywa jest taka. Widzę ślady od początku i określoną logikę w tych rozdziałach, kiedy Paweł mówi o usprawiedliwieniu przez wiarę, a nie z uczynków prawa, bo to jest potrzebne właśnie temu środowisku judeo-chrześcijan, aby sobie od nowa poukładali, jak stare z nowym się łączy i co ze starego ma zostać, a co w nowym przewyższa to, co miało mieć jedynie wartość historyczną, czasową, tak? Ok. W związku z tym pojawiają się pewne wyzwania dla nas, tak? Podsumowując w ogóle ten kontekst.
Podsumowując kontekst, musiałbym powiedzieć tak, że list do Rzymian, z mojej perspektywy i tak to będziemy omawiać, jest przede wszystkim interwencją Pawła. W społeczności są wyraźne napięcia, problemy i względy osobiste są, z mojego punktu widzenia w tym liście, drugoplanowe. Po drugie, Paweł w liście apeluje do każdej ze stron, w tym zakresie, w jakim ujawnił się w niej, w tej części jednej i drugiej, problem blokujący pojednanie i zjednoczenie się wszystkich wierzących w tej wolności, jaką udostępnił Chrystus. Tak? Element wolności, idea wolności tutaj w tym liście będzie dość ważna, czyli na co pozwala jakby ta nowa świadomość życia w społeczności z Bogiem, ale już nie pod rygorem prawa mojżeszowego jako głównego regulatora konstytucji. Dobrze. I w związku z tym mamy pewne wyzwania dla tych wszystkich, którzy czytają teraz list z takiej perspektywy. Tak? Bo trzeba pamiętać o tym, że ten problem istnieje i teraz jakby kolejne scenki trzeba jakby spróbować od nowa odczytać w kontekście tego, że ten problem jest. I tam mogą być miękkie reakcje i wprost reakcje. I teraz jest pytanie, czy by nasze ucho jest wyćwiczone do tego, żeby widzieć Pawła aluzję do problemów, tak? Te delikatne takie dotknięcia, kiedy on mówi, no i weźcie również i to, tak? Potem uchwycić różność dialogów toczonych przez Pawła, tak? Bo Paweł właśnie raz mówi do jednych, raz do drugich, raz mówi razem do nich, ale nigdy nie jest tak, że po prostu wszystko, co jest w tym liście do Rzymian, jest takie same dla każdego. Poza tym w dyskusji z judeochrześcijanami Paweł czerpie ze swojej tradycji komunikowania się w ramach właśnie tej tradycji żydowskiej, która jest dla nas specyficzna. Nie chodzi już teraz o te kompozycje. Chodzi o to, że oni posługują się bardzo specyficznym językiem, bardzo ostrym. Potrafią sobie nawtykać, ile wlezie, mocno, ale potem i tak się poklepią po ramieniu. No wiesz, no musiałem ci to powiedzieć, no bo to tak, wiesz, no. I kiedy śledzimy list do Rzymian, to zobaczymy, że raz Paweł przyjmuje bardzo ostry ton, a zaraz potem nagle mówi, no ale co z tego, że troszeczkę jakby tam jakaś część nie zrozumiał, to Bóg miałby jakby zapomnieć, no a gdzieżby znowu, a co to za pomysł, nie? Więc raz się wydaje, że po prostu na przykład środowisko judeochrześcijan kompletnie jakby zrugał, zmieszał z błotem, ale mówi, ale gdzie ten, przecież Bóg Izraela i zachowa, i jest wierny, wszystko się poukłada. Nagle mówi, no trochę im się noga potknęła, no, bez przesady. Więc jak nie jesteśmy wrażliwi na to, jaką specyfikę dialogu potrafią sobie zafundować Żydzi, to po prostu ten tekst zaczyna być dla nas nieczytelny. Ale taka właśnie specyfika jest. Hiperbola, przesada, bardzo mocne sformułowania, które ostatecznie mają wywrzeć wrażenie, ale nie należy ich traktować jako wypowiedzi naukowych, zimnych, w sensie takim, że one odzwierciedlają stan faktyczny, a nie duży potencjał emocji. Dobrze. W związku z tym Paweł mówi coś takiego, tak? Strzałki pokazują, jak w moim uchu wygląda ten dialog w tym liście. Myślę, że dużo więcej mówi do swoich rodaków. Przyjmijcie właściwe poznanie planu Boga do jednych i do drugich. Porzućcie błędne wyobrażenia o usprawiedliwieniu przez uczynki sprawa. Głównie do swoich, ale poganie już też mają jakieś pomysły, tak? Jesteśmy coś winni poganom, nasi ojcowie zawiedli, tak? Paweł nagle mówi o tym, że w swoim powołaniu, ale też wydaje się, że sugeruje o to powołanie Żydów jakby z naturalnych warunków. Żydzi otrzymali pisma. List Rzymian to potężna argumentacja w oparciu o pisma i potężne jakby objawienie woli Boga w oparciu o pisma, tak? W związku z tym ci, którzy je mają i znają, są naturalnymi tymi, kto może po prostu podać to dalej, zwłaszcza poganom, a potem poganom chrześcijanom. I my, i poganie, otrzymujemy pojednanie z łaski wyłącznie dzięki Chrystusowi. W związku z tym, celem i zadaniem Pawła jest ukazanie Chrystusa jako jedynej podstawy pojednania z Bogiem, usprawiedliwienia i, co jest konsekwencją tego dalej, jako podstawy społeczności wszystkich wierzących, niezależnie od ich pochodzenia, stanu płci i tak dalej, oraz pomoc chrześcijanom w Rzymie, by spełnili ten plan Boga pośród siebie samych. Jest źle i lepiej nie będzie, bo teraz właściwie powinienem powiedzieć, dopiero zaczniemy omawianie kompozycji całej Ewangelii.
całego listu. No musimy zrobić 5 minut przerwy, bo przecież nie wysiedzicie, co nie? Tak. Zróbmy 5 minut przerwy. No trudno, wesele się obejdzie bez nas.